Szczęść Boże, w szóstą niedzielę wielkanocną. Wierzę w Boga, ale do kościoła mi nie po drodze. Z takimi stwierdzeniami często się spotykamy. Przecież kościół jest dziełem Boga. On go uświęca swoją obecnością. Umocował na fundamencie apostołów. Uświęcił swoją krwią. Męczennicy swoim życiem i śmiercią potwierdzili wartość kościoła. Przykazania są przepisem na dobre życie. Jeżeli mnie miłujecie, mówi Jezus, będziecie zachowywać moje przykazania. Nie da się więc być wierzącym i jednocześnie nie zachowywać przykazań. Bo wychodzi na to, że stawiamy Bogu warunki i to sami decydujemy, co nam pasuje, co nam przeszkadza. Zachowywanie przykazań jest konsekwencją relacji miłości z Bogiem. Teoretycznie można przestrzegać wszystkie przepisy i jednocześnie nie mieć żadnej relacji z Bogiem. Jezus dziś mówi, jeśli zachowacie przykazania, a nie jeśli będziecie przestrzegać przykazania. On wie, że jesteśmy grzesznikami i często z tymi wymogami Boga sobie nie radzimy. Mamy w sercu mieć wyryte owe wskazania, kiedy nasze życie od nich zaczyna odbiegać, dążyć do własnego nawrócenia. Ta dzisiejsza Ewangelia jest pełna słów zachęty, zaufania i obietnicy. Jesteśmy zachęceni, by w całym naszym życiu szukać ciągle kontaktu z Jezusem, by czuć Jego obecność. On cały czas potwierdza, że jest żywy i kocha nas. Ciągłe kroczenie ku Niemu i trzymanie się Jego nauki zapewni nam w pełni nowe życie. Pan mówi do dorosłych uczniów, nie zostawię was sierotami. Mówi to, bo w tej drodze do życia wiecznego nikt z nas nie jest dorosły i samodzielny. Po prostu bez Jezusa, choćbyśmy uchodzili za dojrzałych duchowo, to i tak sami sobie nie osiągniemy życia Bożego, nie zachowamy tej łaski i nie osiągniemy wieczności w raju. Ufając temu, co mówi Jezus, doświadczymy, że On chce nas wypełnić darem, który za nasze życie nam się nie należy. A mimo wszystko On chce nam go dać. Jest to dar absolutny, bo to sam Duch Święty, który jest osobową miłością Ojca i Syna. Bóg daje nam Ducha tak zwyczajnie, na zawsze. Życie, zdrowie, powodzenie czy trudności mamy na jakiś czas, ale Paraklet jest nam dany bez ograniczeń. Chcąc korzystać z tego przywileju obecności Ducha Świętego w naszym życiu, musimy spełnić dwa warunki. Kochać Jezusa i być posłuszni Jego przykazaniom. Tylko jak je wypełnić, skoro to Duch sprawia, że możemy kochać Boga z całego serca? Nam się to wydaje niemożliwe. A dla Boga niemożliwe rzeczy są błahostką. To On pierwszy nas umiłował, a przez to my możemy kochać Jego. Jesteśmy trochę jak lustro, które odbija promienie światła. Kiedy Bóg nas kocha, my odbijamy w Jego kierunku miłość, którą On nas oświeca. Miłując Boga Ojca i Syna, otwieramy się na przyjęcie Ducha Świętego. Ta miłość zakłóca nasz grzech. Gdyby nie On, nasza miłość byłaby taka sama jak wielkich świętych. I choć grzech przeszkadza nam w byciu idealnym, to z każdym dniem możemy wzrastać w miłości Bożej i jeszcze mocniej poznawać Jezusa. Nauczenie Jezusa jest gwarancją, że zawsze jest przy nas ktoś, to poda nam dłoń. Mamy takie sytuacje, że Bóg często jest naszą ostatnią deską ratunku. Dlatego w Nim właśnie powinniśmy pokładać ufność. A drugi człowiek, który jest obok, bo przecież żyjemy w społeczeństwie, staje się obiektem naszego dzielenia się miłością, nadzieją i wiarą. Kiedy oddajemy to, co mamy najlepsze, wtedy ubogacamy świat. Aby móc żyć Ewangelią, trzeba wpierw czuć się kochanym przez Boga. Poczucie bycia umiłowanym pozwala nam również odpowiadać miłością. Wartość przykazań nie wypływa jedynie z nich samych, ale z tego, że wprowadzają w nas zażyłe relacje z Ojcem i Jezusem w Duchu Świętym. I ten Duch, Paraklet, Adwokat, Pocieszyciel, pomaga nam w naszych potrzebach, kiedy mamy chwilę zwątpienia, kryzysy, problemy, depresje. On jest tym, który umie pocieszać i udzielać wsparcia. Jest bliskim przyjacielem. On nie przynosi jakiejś nowej nauki, ale sprawia, że Ewangelia staje się nam jeszcze łatwiejsza do przyjęcia. Staje się słowem życia wpisanym w naszych sercach. Jego obecność dynamicznie kształtuje nasze życie, by ono było wielkim świadectwem. Dla Kościoła jest to czas, kiedy intensywniej, wołając o nowe zesłanie Pocieszyciela, prosimy o wytrwanie w niezachwianej wierze. Rozważając te słowa Jezusa, mówi nam papież Franciszek, pojmujemy dziś zmysłem wiary, że jesteśmy ludem Bożym w komunii z Ojcem i z Jezusem za sprawą Ducha Świętego. Dzisiaj Pan wzywa nas, byśmy wielkodusznie odpowiadali na ewangeliczne powołanie do miłości, stawiając Boga w centrum naszego życia, poświęcając się służbie braciom,
zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym wsparcia i pocieszenia. Do zobaczenia z Panem Bogiem.